Ścisnie użałujcie, że nie jesteście, to jest przyjemnie chłodno w ogóle. Także witam wszystkich na kolejnym zimowisku. Chciałbym wam opowiedzieć taki temat, na temat jak nie dać się w sieci. Buczysz! Odepnij! A to nie ja! To ścisz trochę, bo ty głośno gadasz, to może być ciszej. Okej, okay, dobra. Okej. Pan na imię Kamil. Paszczak. Paszczak też. Będę kiedyś prezesem klubu, tak mi Darek obiecał. Dobra. Podróżny po Czarnobylu, mam Nikona. Latam, że mówię nie programuję, nie dość na programowaniu. Wraz z Grantem i Bartkiem pracujemy w firmie Decamel, zajmujemy się administracją serwerami, głównie Linuxami. Gera wcześniej wspominał, pracujemy z takim klientem ProveHQ, to jest online content marketing tool. Tam Gera opowiadał o Zabixie. Teraz zajmuje się projektowaniem architektury i też security. Siądź, chłopie! Możecie nas też znać z serwisu osport.pl. I rzeczy, o których będę mówił, są Pom Secret. Żartuję. Porozmawiamy też trochę o zabezpieczeniach. We wcześniejszych prezentacjach. Skąd masz banana? To nie zabezpieczonego. Dokładnie. Wszystko zaczęło się od tego, że przez pewien czas zaczęłem chodzić na różne takie spotkania ludzi z social media, marketing i byłem ciekawy, w jaki sposób ludzie nietechniczni podchodzą do internetu, do social media. I generalnie po kilku wykładach, kiedy pokazałem, co można zrobić, kiedy ktoś się podłączy nie do zaszyfrowanej sieci Wi-Fi, moja znajoma zaczęła krzyczeć i podłączać się do internetu i tak dalej, i tak dalej. I jedno z takich fajnych haseł, jak mi się przypomniało, tam jest tam, gdzie twoje urządzenie automatycznie się podłącza do Wi-Fi. I tu zrobiłem mały eksperyment z praktykantami, którymi mamy w firmie. O tym za chwilę. Jest małe urządzonko, które budowałem teraz ze znajomymi. Generalnie ono stara się podszyć pod dowolną sieć Wi-Fi. I odpowiedzieć, tak, jestem tą swoją siecią, zmusić komórkę, laptopa do podłączenia się do tej sieci w sposób nieszyfrowany i przejąć jakieś tam transmisje danych i tym podobne. Jest to laptop z Linuxem, tu jest modem z internetem, a tu jest taki prosty routerek, który próbował budować sieć. No i generalnie to były SID-y, do których się automatycznie ludzie podłączali, jak widać McDonald's Hotspot, nasi praktykanci po kilku tygodniach tak w rozmowach między sobą, gdzie to jest McDonald's w okolicy? My nie. Ty, bo moja komórka podłączona do sieci Maca na przykład, nie? Wtedy się zorientowali, że coś jest nie tak. Jak zauważyłem, wiele komórek automatycznie łączyło się do takich sieci typu, nie wiem, Wi-Fi, szósta dzielnica, tak zwana lokalu, miastu, doja, touch heaven. I w trakcie takiej jednej prezentacji puściłem na żywo, kto w danym momencie do jakiej sieci jest podpięty. Widzę sporo Androidów, trochę iPhone'ów. I sieci takie są w pięci. Ludziom nie przeszkadzało to, że siedzą w lokalu i są podpięci do sieci Polski Bus. Tak, to są żywe braki, żywe na wychodnym i tak dalej. I generalnie wszystko było wypalnie, nie jest szyfrowana sieć, więc ruch można podsłuchać, ale ludzie mówią, przecież jest SSL. Strony są szyfrowane jakimś tam SSL-em, ale jak widzicie tam ostatnio, w SSL-u sporo lub było, tak? Po stronie i samej implementacji tego protokołu, po stronie klientów, i tym podobnie, a takie typu uderki i te inne. No i jak się okazało, właśnie SSL nie jest ze względu na całe zło, bo takie serwisy jak mBank czy IPKO w testach SSL Labsów wypadały naprawdę bardzo słabo, jeżeli chodzi o to, co pozwalają w SSL-u, tak? A pozwali łączyć się na bardzo niskich kluczach. Cuda nie widy, tak? My przygotowaliśmy taką bezpieczną konfigurację SSL-a. Jak poprawnie zabezpieczyć serwer, żeby nie dało się potem downgrade'ować TLS-a 1.1 do wersji SSL 3.0 czy nawet 2.0 i rozwalić tą komunikację. I są jeszcze takie fajne metody ataku, jak nie wiem, SSL 3. Czy ktoś słyszał, jak to działa? Ja słyszałem. Siadaj!
Nie słyszałem twojej odpowiedzi, na szczęście. Generalnie SSS Trip jest takim atakiem typu Man in the Middle, więc w moim przykładzie, kiedy ludzie włączyli się do fikcyjnych hotspotów, można było w prosty sposób zmusić ich, żeby komunikowali się poprzez już tutaj transmisję nieszyfrowaną, tak? I generalnie w dosyć prosty sposób serwisy, które nie były zabezpieczone przed tego typu atakami, dało się w prosty sposób na przykład podsłuchać, co ludzie robią w Instagramie. Siedząc w jakimś pubie, ten spięć do sieci Polski Bus lub Coffee Heaven będąc na przykład w Starbucksie, można było spokojnie wyciągnąć od ciasteczka, tak? Też on ID, czy jakieś inne ciasteczka lub podglądać listą urle do zdjęć, które można będzie po zalogowaniu na przykład. Nie było z tym najmniejszego problemu. Oczywiście gdzieś tam jeszcze hasła jakieś latały i tak dalej, i tak dalej. I tu nasuwa się takie mądre stwierdzenie, że hasła są jak majtki. Należy często zmieniać, nie dostajesz na widoku, nie poszukać obcy. I z tym niezostawianiem haseł na widoku bywa różnie, bo to zdjęcie ze wczoraj. Serwer, mail, hasło. Cofniemy się, żebyście sobie nie spisali. O! Zajebiście. Ale generalnie było się dużo po postfixach i tak dalej, no tu hasło w czasie imprezy, ja wiem, powinniśmy i tak dalej, różne rzeczy się zdarzają. A to są przykładowe hasła, najczęściej używane przez Polaków. Nie zastanawiam, dlaczego jest widzę i legia. Dupa, dupa. Przypadek. Znaczy, takie hasła jak dupa też jest standard, ale dobra. Widzę, bo jesteś złodziej. Generalnie no, takie są typowe hasła i to są dane z jakichś tam wycieków różnych i tak dalej. Pobierając te bazy, ND5 się pokrakowało i zrobiłem sobie analizę, tak? Jak to wygląda. Znalazłem też fajną prezentację, jak długość hasła, jak wielkość ma znaczenie. Jest to prezentacja przygotowana przez Intela na temat długości właśnie hasła, jak to wpływa na jego hakowanie, na tą brute force na przykład, tak? Ile czasu należy poświęcić na rozwalanie hasła, tak? Ale to też zależy od maszyny, no. Tak, generalnie zależy od maszyny, ale dla takich ludzi, którzy są w social media i nie ogarniają tematu, że hasło typu Polska czy Legia jest proste do złamania, taka animacja daje do przemówienia, tak? Więc jeśli chodzi o hasło, to rozmiar ma znaczenie. Ale z drugiej strony, jeśli mamy nawet trudne hasło... Ale sorry, nie jestem pedałem, kurde, pytam się... Nie wiem, nie jestem pewien, twoje życie zresztą nie będzie nie. Ale może siadaj. Nam łatwiej posłuchać, dzięki. Jimmy Kimmel, nie wiem czy znacie Jimmy'ego Kimmela. Bardzo fajny gościu. I zrobił dosyć ciekawy, że tak powiem, show na temat haseł. No bo po co krakować hasła, jak można po prostu spytać, prawda? I chcę wam to puścić. About cybersecurity lately, largely because of what happened to Sony. Companies and individuals are more concerned about the safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. What kind of dog do you have? I have a 12-pound dog. And what's his name? Jameson. Jameson. Greensboro, Pennsylvania. Oh, cool. Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, really? It's my cat's name and then just like a random number. Okay. But, and you've had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. And number one? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, okay. Oh great. So Jolie 6 12 95. Yes. Got it. Right now? No, I cannot do that. But
what we all want to know what it is, so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8, and then Israel. It's only 3, but it's, you know, it's probably strong enough. Gemma. 1, 2, 3. Spell G E M M A. Oh, beautiful. Yeah, so like. What's a good Italian password? My grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Maria. Did you know there are things that... Także widzicie, trudne hasła nie zawsze są rozwiązaniem, bo można po prostu nie spytać. Jedna z takich metod obrony przed tego, powiedzmy, typu atakami jest samo pierwsze pytania dwuskładnikowe, tak? Coś, co wiesz, to jest hasło. Coś, co masz, to jest na przykład nie, telefon komórkowy czy jakiś token, który nam pozwala się zalogować. Podobnie hasło plus informacja. Czy myślę, metody biometryczne, czyli coś, kim jesteś, tak? Teraz pytanie, czy ktoś z was korzysta z takich ubezpieczeń dwuskładnikowych. Ostatnio nawiedziałem fajne pluginy do chyba na SSH, że działa z Google Authenticatorem. Ja używam UBK'a. O, UBK na przykład. I tak samo do SSH. I... Ja tak samo jak Anato. A to jest tak. Masło mogę ci podać, reszta to jest UBK. Dobra, spijemy cię i komórkę też odziemy. I teraz, tak jak sobie już mówimy o tych social media, to zazwyczaj trochę cysków, bo to zawsze, yeah. Tak? Po tych wszystkich wykładach, jakichś tam matematycznych funkcjach. Dokładnie. Zobaczmy sobie, można po prostu przejść takie serwisy jak Facebook, Instagram, poszukać przykładowe zdjęcia dziewczyn i co możemy z tymi zdjęciami zrobić? No, przebrać przede wszystkim, ale... Możemy w jakiś sposób je zanalizować, tak? To są przykładowe jakieś tam selfie wrzucone, jedno z zamazaną twarzą. O, wrzucić w ogóle. Czy możemy coś na podstawie tych zdjęć zrobić? Jest taki prosty serwis. To była moja dziewczyna. Wątpię. Chwaliło mi się, że ma na imię Roman. Ale generalnie możemy wrzucić takie zdjęcie do serwisu. Akurat tu jest wycięte bardzo fajnie, wszystkie dane z XIF-a są wycięte, więc nic ciekawego nie znajdziemy, ale weźmiemy kolejne przykładowe zdjęcie z serwisu społecznościowego, robione przez iPhone'a zdjęcie oczywiście. I tych danych jest coraz więcej, tak? W Exifie iPhone zapisuje bardzo fajne informacje. W tym na przykład lokalizacja jest od razu serwis, który pokazuje gdzie i gdzie było zdjęcie robione. I za pomocą akcelerometru, w którą stronę no, z tego pokoju było robione zdjęcie, tak? Także generalnie nie trzeba się za bardzo starać. Bierzemy zdjęcie, rzucamy serwis i wiemy, gdzie ona mieszka. Bierzemy kolejne przykładowe zdjęcie, jakieś tam trafiło mi się w sieci. Wow! No i to tak faktycznie nie ma żadnego rocket science, po prostu są informacje znowu już udostępniane. Fajno, siedzę w ogóle. Byłem, tak. Wow. Też tam byłem, jadłem. Ale to nie wszystko, bo niektóre dziewczyny są inteligentne i rzucają takie zdjęcia już zamazane, tak, żeby nie było widać, kim ona jest. Ale pamiętajcie, że w Exifie też jest nasza miniaturka, którą już... Nie wszystkie programy wyczą. Także jeżeli to jest program, który nie poprawnie obsługuje dane Exif, zaktualizuje głównie klik, ale nie zaktualizuje miniaturki, której zapisana w Exifie, tak? W ten sposób również można zobaczyć, że zdjęcia na przykład były wcześniej kadrowane, tak? Wiecie, takie fragmenty zdjęcia. To jest pełne zdjęcie, a to nie jest znaczy miniaturka pełnego zdjęcia, tu widać, że jest ono zmienione. Wow. No, dosyć proste. To teraz polecam przejść się po Instagramach, Facebookach, napisać się o tych Pajlanie, Ferlu, Rabim i tak dalej. No i w ogóle nawet zauważyłem, że nawet Windows domyślnie ma taką opcję usuwać osobiste informacje, automatycznie już tam można zrobić, a takie telefony jak Samsung ostrzegają już przed tak zwaną etykietą lokalizacji. I potem taką telefon komuś dajesz, tak? To mamy to metoda. Masz kochanie, twój nowy telefon.
I był też taki fajny filmik, jakie informacje, co się może dziać, jeżeli jesteśmy bardzo aktywni w tych sieciach społecznościowych. Dosyć już stary filmik z Brukseli bodajże. Ale w ciekawy sposób prezentuje informacje, jak social media, Twitter, Instagramy wpływają na nasze życie, jakie rzeczy są tam wyciekają. Dzieci to jeszcze znajdziemy takie serwisy, które tu bodajże z Twittera zbierał dane. Są. No i samo nawet główna historia lokalizacji, którą sprawdzałem, jak fajnie działa, na przykład jak leciałem na Fosden do Belgii, potrafił strakować tylko lot. Natomiast poruszanie się, na przykład gdzieś tam już w okolicy Łodzi, to bardzo dokładnie historia Google wie, gdzie byliśmy, co robiliśmy, tak? Jest jeszcze w ogóle ciekawy serwis internetowy, We Know What You Are Doing, który parsuje treści publikowane przez ludzi na Facebooku. W temacie, kto teraz chce się wydać z pracy typu I hate my boss. Piszą ludzie, kto ma kaca, kto brał narkotyki i kto ma nowy numer telefonu, tak? My new phone number is, i tam ludzie piszą i ten serwis po prostu chodzi po Facebooku, Twitterze, zbiera te rzeczy w formie online'owej, gdzie się tak to właśnie zmienił komórkę, kto się właśnie nawalił, czy kto właśnie bluzga na swojego szefa na przykład, tak? Zajebisz. Więc generalnie jest taki serwis, polecam przejrzeć. I tego nie wiem, to security była mowa jakiś tam Android, na iPhone'ach. Android też ma bardzo ciekawe aplikacje. Jedną z takich aplikacji fajnych jest Place Rider. Nie wiem, czy słyszeliście. Jest to aplikacja, która udaje kolejny fajny program do robienia obróbki zdjęć na telefonie. Z tym, że on te zdjęcia robi przypadkowo. Składa z nich obiekt model 3D i wysyła na serwis cyberprzestępców, którzy wiedzą, co masz w mieszkaniu, wchodzą, wygrywają hasła, dane, telewizor i tak dalej. Wygląda mniej więcej tak, że telefon robi przykładowe zdjęcia i składa na obiekt 3D z tego. I można sobie pooglądać.
mieszkanie naszej, że tak powiem, ofiary, zobaczyć, że ma jakiś tam telewizor, komputer, aplikacja automatycznie, lokalnie z komórki usuwa zdjęcia zaszumione, złej jakości, ciemne i wysyła tylko te na serwery, które są odpowiednie, żeby je zrenderować do takiego modelu. Możemy chodzić po takim wirtualnym mieszkaniu, kliknąć w jakiś bilet lotniczy, czy coś tam odczytać dalej na przykład, tak? Tutaj macie link do PDF-a z opracowaniem tej aplikacji. Wydaje mi się, że tam jeszcze może znaleźć, tak? Android trochę rzeczy tam się zabezpieczał, bo typu uruchomienie migawki w aparacie wyzwala dźwięk, ale tam chłopaki obchodzili te problemy tego typu, symulując inny dźwięk na przykład w tej aplikacji, żeby nie wzbudzało podejrzeń. Ponieważ ta komórka ma akcelerowane, więc na położenie zrobienia zdjęcia, więc łatwiej też modelować obiekt takiego mieszkania. No i tu mi się przypomina taki obrazek od razu. Czasy się zmieniają trochę, tak? I ostatnio tak się w narzędziach hakera, tak? No nie ma też znowu jakiegoś rocket science, bo najczęściej jest to hacking. Bo jakiś edytor tekstu generalnie, żeby zebrać dane o potencjalnej ofierze, bo mamy czy pentestu. Koło naukowe marketingowe w Łodzi zgodziło się na to, żebyśmy tam potestowali, to połowić się nimi. Zaczęliśmy na przykład od analizy PDF-u, jakiego udostępniają. Tylko PDF-y się tam wrzucone w internet, niegroźne, nie wiem, ale pobierając te PDF-y, można by wyciągnąć ciekawe dane, na przykład jak użytkowników, którzy tworzyli te PDF-y, najczęściej było to w Wordzie z metatagów, i również oprogramowanie, z jakiego korzystają. I z jednym z tych oprogramowań był Acrobat Reader wersji 9.3.4, dosyć stary, z bardzo jedną fajną lubą, która pozwala na zdane przejście kontroli pod Windowsem. Potrzebne jeszcze były na przykład adresy IP wewnątrz sieci tych studentów. Z pomocą przyszedł Stun, też nowa funkcja w przeglądarkach teraz. Firefox i Chrome to wprowadzili generalnie. Requesty do tych serwerów stunowych, to jest w ogóle apka, która, znaczy proof of concept, on pozwala odkryć adres IP wewnątrz sieci, tak? Idzie po prostu request do sieci Stun, który podbiera nam nasze dane o sieci prywatnej. Co więcej, firewallu nie widać tych requestów żadnych, tak? W internecie, że to nie działa, ale generalnie da się zdobyć adresy wewnątrz sieci danego komputera. Standardowa analiza nagłówków PHP za pomocą takiego magic stringa na przykład. Na podstawie obrazka, jaki PHP generuje pod takim dziwnym urlem. Możemy dowiedzieć, co jest wersja za PHP, albo po prostu spytać kurlem. Pytanie, czy ktoś wie, jak wyłączyć, żeby PH się nie chwalił takim obrazkiem? Jaka to jest funkcja? No ja wiem. To powiedz. Normalnie Ja wiem. Do brzegu. Do brzegu, tak? Słuchaj, wyłączę, czy po prostu od tego, czy... Tak, PHP nie jest tak, jak to wie. Expose PHP równa się off. Dokładnie PHP nie trzeba wyłączyć, tylko PHP na obie, ale to możesz w ten sposób wyłączyć, ale możesz wyłączyć po prostu po tym momencie. Nie, tylko ten. Potem rozmowa z serwerem na przykład poczty, na przykład z Eximem, tak? Exim się bardzo ładnie przedstawił, usiądź. Podał usiądź, bo wersję. Usiądź, już bo zasłaniasz nagrywanie. Zasłaniasz nagrywanie, hej. Wychodzisz z Exima, okej, okay. Można. Ale możesz usiąść naprawdę, czy... O, dzięki. Serwer oczywiście był niezabezpieczony, więc można było wysyłać jakoś SSTP kodowany użytkownik. Wysłać na parę maili, żeby odebrali fikcyjne PDF-y. Okej. Ale o tym za chwilę. Wupa, dyskozur na serwerze, WordPress niezaktualizowanym jakimś pluginem. Pokazuje nam pewną ścieżkę, znamy już użytkownika na tym serwerze. MySQL wyzbawiony na świat. Po wersji MySQL-a dokładnie można było zobaczyć, to był serwer już Debian. I też tam była luka, że można było się zalogować zdanie na ruta bez podawania hasła. To był błąd w jakiejś takiej bibliotece bardzo stary. Dlaczego mówisz notatki? Bo te dane tak sobie powoli zbieramy, zaczniemy do notatniku i budujemy jakiś wektor ataku, tak? I wektor ataku, naszym atakiem tutaj był komputer z Windowsem, który posiadał właśnie Acrobat Reader wersji 9, tam tej takiej bagowatej. Shit. Ale generalnie, jak to wygląda? Był w sumie na Metasploicie, ja to robię, pokażę tam na przykładzie Windowsa tego XP, symulowanego. XP będzie sobie startował. W międzyczasie można przygotować takiego PDF-a, którego później tym serwerem poczty wysyłamy jako załącznik do osoby, ciekawe, że ona go otworzy.
Więc to jest zwykły Nixpec. On tak naprawdę ma tą samą wersję Adobe Lidera, która była na jednym z komputerów tych studentów. Nie jest podłączony do sieci, tylko podłączony do Linuxa, na którym wystartował, to nie było internetu, żeby inne rzeczy z internetu nie wlazły. Tak było. Windowsa. I mamy oczywiście Metasploita, który przygotowuje nam za pomocą taki payload, przygotowuje nam plik PDF, który przepełni bufor nam w Adobe Liderze, wrzuci nam tam payloada i pozwoli nam na zdalne przejęcie tej maszynki za pomocą tam command line. I fajne rzeczy można naprawdę robić. To teraz pobieramy ten PDF. PDF się już skraszował. Metasploit wysyła dane, jak widać. I już przejęliśmy teraz do tego obszaru nad tym Windowsem. Jest okej. Okay. Możemy generalnie wyłączyć tego internetu, nieważne, Windows już jest przejęty. I za pomocą command line możemy robić fajne rzeczy. Na przykład get system, czyli przejąć konto uprawnienia administratora. Wejść do command line'a na przykład. Nie do końca. Cicho. Potem możemy na przykład, mamy w ogóle helpa, tak? Możemy jeszcze zrobić screenshota tego Windowsa, podłączyć się do kamerki internetowej, nagrać coś z mikrofonu, podejrzeć hasła, włączyć keylogera na przykład. I zacząć logować dane, czyli wsłamy drugiego maila do takich ludzi, sprawdzimy o zalogowanie się gdzieś na stronę i tak dalej, i tak dalej. Kolejną fajną rzeczą obserwowaną w social media jest na przykład robienie zdjęć kart kredytowych. To znacie w ogóle, tak? Generalnie, a po drugiej stronie, i za to masz w ogóle kubecie, bo to jest genialne podejście. A dlaczego ja nie mam? I generalnie, następny nie post na Twitterze, przydać się wszyscy się... Zasłaniacz! Usiądź sobie! Dziękuję. Dlaczego wszystkim pytam o to? Okej, kolejna rzecz. Muszę anulować tą kartę, bo wszystkim ten, ale tych kurtów się nie uczy, byłem błędnego. Jak widzicie, tak, dostała nową. Zapewne za chwilę znowu pójdzie pytanie o te trzy magiczne cyferki z tyłu. Moc w ogóle tu teraz social media. A teraz pogadamy sobie o czymś takim, co się nazywa harvesting, czyli zbieranie jakichś fajnych danych z tych wszystkich serwisów, nudząc się naprawdę, czekając na zamówienie w kawiarni, rzucimy ogłoszenie. Poszukujemy hostes na ruskie targi edukacyjne. Tam niżej było podane mail. Nie jesteśmy firmą, która coś tam małpa, interia, pojawi drugi mail. No chwila, moment i po prostu baza CV, baza zdjęć, bo oczywiście w ogłoszeniu było, musicie wysłać jeszcze swoje przykładowe zdjęcie w bieliźnie przy okazji. Jak już mamy te zdjęcia robione z iPhone'a, to wiemy, jak sposób exitu, bo zaraz ludzie nie mieszkają. I generalnie dalej ktoś, co znajomy mówi, a to rzucę to na Facebooka, bo zobaczymy, co pójdzie, tak? Ale byśmy wysłali z latarek. Dobra, usiądź. Puszczały generalnie. Możesz usiąść? Dziękuję. Ja mam pytanie. Rozumiem, że stąd masz zdjęcia z cyklami. Nie. Zdjęcia były z serwisu na przykład mixer.pl, Instagram, Bubis, wpisujesz i szukasz. Puszczały też numery telefonu, bo ktoś tam rzucił. No generalnie... Same chętne. No, potem na pewno to znacie z Facebooka, te wszystkie takie automatyczne wiadomości, które się rozsyłają. I pytanie, czy wiecie, jak to się dzieje, że ta wiadomość sama się rozsyła. No, jest coś takiego, co się nazywa click-jacking, czyli na jakąś stronę nakładamy drugą stronę i to jest taki fajny proof of concept zrobiony przez Michała Wędkowskiego. A jak to wygląda, jest taka, to jest akurat guzik, że pokazuje nam wartość przezroczystości, tak? Ale tylko klikamy w guzik, wygra 100 zł. Bartku, zarejestrowałeś się w serwisie, tak swoją drogą. I po kliknięciu z Facebooka leci request, rejestrujemy się jako użytkownik Facebooka w jakiejś tam aplikacji, oczywiście tam wyskakuje później powiadomienie z prośbą o akceptację, ale pokazujemy gdzie indziej ten guzik, żeby użytkownik kliknął w to, co my chcemy. Znowu? Jest coś takiego, co się nazywa phishing. To też jest wam znany termin. Nie. Jeden z takich fajnych informacji był na... Siadaj, dziękuję. Jest taka informacja, że embark. Miał ostatnio też rzucę kwatkę, że formularz w treści HTML-owej pokazywał maile swoich użytkowników i sporo. I ci ludzie dostawali takiego maila. No, to są screenshoty z serwisu niebezpiecznik.
No, na nas to jest oczywiście jasne, że jest to osoba przez jakieś serwery S7UVPL, my to zauważymy. A różne osoby niezwiązane z IT, tak? Mail wygląda bardzo fajnie. Nawet jeżeli wejdziemy na stronę internetową, która nam tam odsyła, jak widać jest www.mac.pl, tak? Kropla login, fajna subdomena, tu jest dopiero UP24.pl, tak? Ale to jest bardzo fajna metoda ataku phishingowego, gdzie osoby, które się na tym nie znają, mogą się na to podszyć, złapać, no i jest tam pytanie, imię, nazwisko, telefon, numer dowodu osobistego, PESEL i tak dalej. Kolejne oszustwa, które się pojawiają w social mediach, to na przykład coś, co wygląda jak player YouTube'a i należy kliknąć, tak? I przekazujemy swoje dane, czy nawet trzeba podać numer telefonu i zeznaniamy kod weryfikacyjny, więc zbieramy te dane, tak naprawdę rejestrujemy się w usłudze jakiejś płatnej subskrypcji. No i chyba najfajniejsze filmiki. Wow! Za żadnym... No nigdy nie dało się mi uwierzyć tego filmu. Wow! To jest w ogóle jakaś masakra. No ale generalnie działa na tej samej zasadzie clickjackingu, phishingu, gdzie te dane są pobierane. Puść to! Lub na przykład takie metody clickjackingu, na clickjackingu po prostu cookies, musisz to kliknąć, a to jest znowu właśnie clickjacking do rejestracji 10% Facebooka w jakimś innym serwisie. Wow! I było o farmingu, tak? I też było tam, poza tym, że w Polsce tam jeszcze fajne inne rzeczy wyciągali. No tak, znajdziesz mi więcej. I za pomocą przypomnienia hasła. Ja powiem właśnie do historii, tylko są takie serwisy, imię twojej mamy, no tu można się naprawdę pomęczyć. Generalnie są zdjęcia, jest to Jennifer Lawrence, ona, jej zdjęcia też były w tych usługach iCloud'a i tak dalej. Nie jest moja matka! Ale generalnie... czy haker, Christopher Shanley, był człowiek, który chciał zrobić zdjęcia na jakichś celebrytek i generalnie no, nie wiedział, jak zrobić jedność na technice, ale padł na pomysł, że zdobędzie maila do stylistki, tam fryzjerki tych wszystkich celebrytek. Kiedy zdobył tego maila, za pomocą pytania pomocniczego zdobył jej konto mailowe, wbił się tam i wyciągnął jej listę kontaktów. Mając listę kontaktów, tą samą metodą logował się na konta Christina Aguilera i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą pytania pomocniczego. Szukał oczywiście tam zdjęć, jakie gwiazdy zostawiały, a kiedy nie było zdjęć, których on oczekiwał, wysłał prośbę na przykład w imieniu Jennifer Lawrence do Christina Aguilera. Hej, Christina, nie mam twoich jeszcze takich zdjęć. Podejrzewam, mi? No spoko, masz. Tak właśnie wpadła Christina Aguilera. Tych zdjęć jest sporo. Można, na chomiku też są, tak? Dzisiaj usłyszałem, że chomiku.pl to taki polski GitHub. Więc generalnie tak to wyglądało. I te zdjęcia gdzieś mam zgrane w ogóle, jakbyście chcieli. I tym miłym akcentem zakończę prezentację, bo za chwilę idziemy na kolację. I czy są pytania poza twoim pytaniem? No.